Days Gone. Świat opanowany przez najprawdziwszą apokalipsę zombie, która rozniosła się niemal na cały świat. W zaledwie 2 tygodnie zdecydowana większość ludzi zmieniła się w krwiożercze bestie. Szybkie mutacje wirusa sprawiały, że przetrwanie stawało się coraz trudniejsze z każdym mijającym dniem. Przez kolejne 2 lata trwania apokalipsy nikt więcej się nie zaraził. Zaraz. Co? Coś chyba jest tutaj serio nie tak. Czy my naprawdę w trakcie trwania całej fabuły Days Gone nie widzimy nawet jednej osoby, która przemienia się w zombie? Jestem niemal pewny, że nie. Ale jeżeli to nie będzie prawda, to cały ten materiał nie będzie mieć sensu. Dobra, nieważne. Przyjmijmy tą tezę. A więc w świecie Days Gone nie widzimy żadnej przemiany żywej osoby w zombie. Co więcej, nie słyszymy nawet, żeby ostatnio komuś się to przytrafiło. Serio, komukolwiek, nawet jakiemuś nieznanemu przyjacielowi niezbyt ważnego NPC-a z którejś z osad. Jest to bardzo dziwne, tym bardziej, że sama fabuła gry w żaden sposób tego nie wyjaśnia, bo to nie jest tak, że to jest jakiś wyjątek w świecie gier. Chociażby w takim Left 4 Dead również żadna z głównych postaci nie przemieniła się w zarażonego. No, ale tam wyjaśniono to chociaż faktem, że część społeczeństwa jest w jakiś sposób odporna na tamtejszego wirusa zombie. I tak się jakoś złożyło, że każda postać, jaką spotykamy w tej grze, ma akurat to szczęście. W sensie, że nie może się zarazić. Natomiast w Days Gone? Nic z tego. Cisza. Tak jakby tego tematu w ogóle nie było. I z jednej strony dałoby się to w pewien sposób wytłumaczyć. A nawet nie w jeden sposób, tylko 2, ponieważ widzę co najmniej 2 powody, przez które postacie z Days Gone mogłyby być na wirusa chuligan odporne. Tylko że każdy z tych sposobów jest tylko teorią, co prawda opartą na faktach fabularnych z gry. Więc może to wcale nie jest tak, że są odporni? Może są po prostu aż tak uważni i nigdy nie ryzykują spotkania z zarażonymi, spędzając czas w bezpiecznych obozach? Raczej nie. A więc jak to jest, że postacie z gry Days Gone wydają się wręcz odporne na działanie wirusa? Zacznijmy sobie od początku. Wirus chuligan, bo tak nazywa się patogen odpowiedzialny za wybuch apokalipsy w tym świecie, jest wirusem sztucznie wytworzonym w jednym z laboratoriów w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej to w laboratorium Cloverdale, znajdującego się w Oregonie, będącego jednocześnie miejscem akcji samej gry. W pewnym momencie jednak wirus w swojej jeszcze niedokończonej formie, bo wciąż trwały nad nim badania, wydostał się z laboratorium za sprawą jednego ze stażystów pracujących w tej placówce. Stażysta ten chciał pokazać światu, czym zajmowali się naukowcy w Cloverdale oraz jakie zagrożenie to za sobą niesie. Próbki wirusa zabrał ze sobą na jedną z konferencji ekologicznych, gdzie w wyniku bądź co bądź jego lekkomyślności zaraziła się większość uczestników tej konferencji. Okazało się, że wirus ten jest wysoko zaraźliwy, przez co w ciągu następnych 2 tygodni niemal cała Ziemia objęta już była globalną apokalipsą zombie. I to by było na tyle w takim telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o to, jak doszło do eskalacji wirusa zombie w tym świecie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to mam poświęcony temu cały film, w którym po kolei omawiam każdy z etapów rozprzestrzeniania się apokalipsy w świecie Days Gone. Jak coś, to link macie w opisie. I po tych wydarzeniach jakby przełom. Mijają kolejne lata i nikt więcej się już nie zaraził. Tylko dlaczego? Istnieje na to kilka rozwiązań, z czego jedno odwołuje się do charakterystyki samego wirusa, jego rozwoju oraz przeznaczenia. O tym zresztą rozmawialiśmy już w jednym z filmów na tym kanale. I tutaj pora na wręcz gigantyczne spoilery, więc jeżeli nie chcesz ich usłyszeć, to nie ma problemu. Dam ci 3 sekundy, abyś mógł oznaczyć ten materiał jako do obejrzenia oraz wyjść. 3, 2, 1, dobra, kontynuujmy. Wyjaśnienie to odwołuje się do sekretnego zakończenia gry, które możemy ujrzeć po zakończeniu wątku głównego, pod warunkiem, że zwiedziliśmy również wszystkie posterunki Niro. To w nim dowiadujemy się, że prócz poznanego w trakcie gry szczepu wirusa, który przemienia ludzi w zombie, istnieje jeszcze jeden, który choć również dokonuje mutacji w ciele osoby zarażonej, to nie przejmuje kontroli nad jej myślami.
w wyniku czego osoba zarażona tym szczepem zyskuje niezwykłą siłę oraz sprawność, podobną do tej widzianej u mutacji zarażonych, takich jak łamacze lub biegacze. Jedyną osobą, w której przypadku wiemy, że jest zarażona tym konkretnym szczepem wirusa, jest O'Brien, jeden z naukowców Niro. Choć niewykluczone jest, że pozostali członkowie tej organizacji również zostali nią zarażeni. Ta teoria oraz fakt, że mimo globalnej apokalipsy naukowcy Niro wciąż kontynuowali badania nad wirusem Hooligan, pozwala przypuszczać, że to właśnie ta forma jest ostateczną, planowaną formą wirusa. I zanim przejdziemy już do tego, jakie to ma znaczenie w kontekście tego, że w grze nie spotykamy żadnego nowo zarażonego, to trzeba zaznaczyć, że wirus Hooligan początkowo miał być bronią biologiczną. Patrząc na jego rozwój w przypadku O'Briena, możemy przypuszczać, że wirus ten dokładnie miał być czymś w rodzaju wzmocnienia. Naukowcy za pomocą jego chcieli stworzyć niezwykle wytrzymałych oraz silnych ludzi, co następnie mogłoby pozwolić np. armii USA na stworzenie wręcz nadżołnierzy. Przypuszczam, że raczej nie chcieliby jednak, aby ten wzmacniający wydolność patogen był wysoce zaraźliwy, co tłumaczy, dlaczego wersja wirusa Hooligan z Cloverdale była jeszcze niedokończona. W początkowej fazie zarażenia patogen ten był wysoce zaraźliwy, lecz możliwe jest, że wraz z postępującymi mutacjami zdolność do zarażania kolejnych ofiar spadała do minimum, a może nawet całkiem zanikała. To korzystna cecha w przypadku wirusa, który miałby być stosowany jako broń. Pozwalałoby to kontrolować, kto oraz kiedy uległ zarażeniu. Idąc dalej tą teorią, można by też za jej pomocą odpowiedzieć, dlaczego ludzie Niro, mimo tak niewielkiego zagrożenia ze strony zarażonych, a tym bardziej zarażenia się od nich w trakcie fabuły gry, wciąż nosili maski ochronne. Być może to nie oni chcieli chronić siebie przed zarażeniem, a bardziej nie dopuścić do sytuacji, w której ukończony wirus Hooligan, którym byli zarażeni, wydostał się poza Niro. Po prostu będąc jedną z wczesnych wersji broni biologicznej, wirus ten po 2 tygodniach, czyli po pierwszych mutacjach, tracił całkowicie możliwość zarażania kolejnych osób. Ale tak naprawdę to wcale nie musiało tak być. O czym zresztą mówi kolejna moja teoria. Możliwe jest, że tak naprawdę wirus ten wciąż zaraża kolejne osoby, tylko my tego nigdy nie widzimy, ponieważ osoby z obszaru, w którym ma miejsce akcja gry, są na ten patogen w jakiś sposób uodpornione. I choć fabuła gry tego wprost nie mówi, istnieje jeden powód, który mógłby sprawić, że osoby z tego konkretnego obszaru Oregonu są odporne na wirusa Hooligan. Jak pewnie pamiętacie, z jednej z cutscenek z gry wirus ten powstał m.in. przy pomocy pewnej rośliny, całkowicie wyjątkowej dla tego regionu. Rośliny, która nie występuje w żadnym innym miejscu na Ziemi. Prawdopodobne jest, że dzieje się tak przez wyjątkowe warunki przyrodnicze, które panują akurat w tej części Oregonu. Osoby mieszkające w tym regionie przez niemal całe swoje życie wystawione były na działanie tych właśnie warunków. Możliwe jest, że same niejednokrotnie miały też kontakt chociażby z tą wyjątkową rośliną. A biorąc pod uwagę, że wirus ten jest wysoce zaraźliwy, możliwe jest, że miały one kontakt z samym wirusem, a właściwie z jego naturalnym składnikiem występującym w tym regionie. Być może przez ten kontakt osoby z tego obszaru wytworzyły w swoich ciałach odpowiednie przeciwciała, chroniące je przed rozwojem wirusa Hooligan w ich organizmach, co zapewniło im względne bezpieczeństwo. Dla uproszczenia, życie w tym regionie posłużyło mieszkańcom jako swego rodzaju szczepionka przeciw wirusowi, dlatego nie muszą się oni martwić o samo zarażenie, choć wirusy oczywiście i bez tego potrafią być niemałym zagrożeniem w tym regionie. O czym zresztą możecie się dowiedzieć więcej z filmu na temat ewolucji wirusa Hooligan, na który Was teraz zapraszam. Ale jeżeli jeszcze tu zostaliście, to pamiętajcie, aby pod tym materiałem zostawić łapkę w górę oraz napisać, co sądzicie o tych teoriach. Ja się z Wami żegnam. Cześć!